Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w porannej rutynie. Jest to trochę zmieniona poranna rutyna, ponieważ wiecie, moje całe życie się zmieniło, moja rutyna też się zmieniła. Wstaję sobie troszeczkę wcześniej, robię sobie wszystko na spokojnie i ogólnie jest super każdy mój poranek, naprawdę. Jest bardzo fajny, bardzo polecam. No i co? Prosiliście mnie o poranną rutynę, lubicie poranne rutyny, przynajmniej tak mi się wydaje. Możecie pisać w komentarzach, czy tak jest, czy to tylko moja głowa tak sobie wymyśliła. No i tak, przechodzimy już do gadania, co tutaj się dzieje na obrazie. A więc jak widzicie, wstaję, po prostu otwieram oczy, jak dzwoni budzik, potem biorę telefon, żeby trochę się rozbudzić, bo czasem zdarza mi się przysnąć i potem już jest przypał i ledwo co się wyrabiam do szkoły, ale załóżmy, że tutaj udało mi się wstać, więc biorę telefon, żeby się rozbudzić, przeglądam TikToka, Instagrama, maile. No i tak to trwa zazwyczaj 10-15 minut, więc tutaj to jest trochę marnowanie czasu, ale muszę nad tym trochę popracować. Wstaję z łóżka, zakładam moje babciosze z Emu, super góralskie kapcie. Tutaj jakąś wodę przestawiam, ale nie wiem o co chodzi. Potem ścielę łóżko, to jest zawsze bardzo ważny element. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, aby pościelić to łóżko, bo po prostu potem jak wrócicie ze szkoły, to nie wchodzicie do takiego, wiecie, rozwalonego łóżka, tylko macie już taki porządek w tym pokoju, prawda? Także to jest bardzo ważne. Gdzie podłu się tutaj, tararara. Następnie bierzemy tutaj suplementy. Magnez, witamina D, bardzo ważne. Każdego poranka trzeba o tym pamiętać, dlatego też ja mam w takich... takich pudełeczkach przypominajkowych z dniami tygodnia po prostu, więc tutaj sobie akurat, widzicie, kłykam tableteczki. Następnie od razu je uzupełniam, możecie sobie pomyśleć, że to głupota, że w sumie biorę, od razu uzupełniam i wyszło na to samo, prawda, bym od razu wzięła, ale nie, bo po prostu wtedy jest szansa, żebym zapomniała, prawda. Teraz idę do toalety na poranną toaletę, tak wiecie o co chodzi, prawda? No, naturalna rzecz. Potem idę do garderoby i się ubieram. To też chyba proste i logiczne, prawda? No, ale mój tip ode mnie, chyba mój to w każdej porannej rutynie, aby przygotować sobie ubranie dzień wcześniej. Ja czasem zapominam zrobić tego i to jest po prostu potem dramat, jak ja muszę rano wybrać ubranie, no masakra, czasem kończy się płaczem. Ubieram się, dezodorant, wszystko jasne, prawda? Aby tutaj, wiecie, nie śmierdzić. I wracam do tej łazienki. Teraz myję zęby i myję twarz, prawda? To już prawdziwa poranna rutyna. Ważne, umycie zębów, wiecie, przynajmniej 3 minuty. To jest taki bardzo ważny czas. Potem zakładam moją słodką opaseczkę króliczka i zabieram się za mycie twarzy. Ostatnio żel Kerave, bardzo top, znaczy nie ostatnio, bo to jest moja trzecia taka wielka butelka, ale jest to jeden z moich ulubionych żeli. Do tego dochodzi jeszcze Taupa, 3 enzymy, super działa. Jak go się tak rozpieni i zostawi tą pianę na chwilę na twarzy, naprawdę pryszcze niweluje. Potem zmywam ten żel, tak jakoś głupio wkładam twarz pod kran, nie wiem czy tak się robi, ja tak robię. Potem wycieram twarz ręczniczkiem, lekko tylko przykładając, prawda, aby nie uszkodzić mechanicznie mojej buzi. Tutaj kremik do twarzy spoko, kupiłam go w Hebe, całkiem polecam. Następnie krem z filtrem, ważna rzecz. Dwa palce nakładam, proszę bardzo. Jest to krem z Holika Holika, ten aloesowy. Bardzo, ale to bardzo go polecam, naprawdę. Na długo mi starcza, nie roluje się. Tutaj możecie powiedzieć, ej, dziewczyno, ale on bieli. Zobaczcie, na tą białą twarz. Ale to jest tylko taki efekt wstępny, naprawdę sekundka i zobaczcie, jak pięknie jest, po prostu, no, bez żadnej skazy na tej buzi. I co, widzimy tutaj, że moja cera nie jest w najlepszym stanie, ale czasem tak się zdarza i to jest normalne. W większości przypadków mojej porannej rutyny zdarza się, że już to olewam i po prostu wychodzę do szkoły taka niepomalowana. Jednak tego dnia, gdy to nagrywałam, miałam pomysł, hej, pomaluję się. To też zależy od czasu, ile zajmie mi leżenie w łóżku i przeglądanie TikToka. Jeśli mało, to mam czas na pomalowanie się. Przychodzę do mojego studia, patrzę, super stan mojej cery, wyjmujemy korektor, niezmiennie od początku tylko mojej historii z makijażem używam właśnie korektora z Catrice Camouflage.
lecimy tutaj, niwelujemy moje wypryski, klep, rozmarujemy to sobie, tak aby nikt nie zauważył, że jesteśmy ci pomalowani. Następnie ten eyeliner od Gen Z, ja używam go jako róż. Bardzo polecam, super zastosowanie, mamy dwa w jednym. Tak się wygląda, wiecie, sweetaśnie po prostu, taki słodki landryneczek. Zobaczcie, jak tutaj się słodziutko uśmiecham. Następnie brwi. Mam taką kredkę z Benefitu. Kiedyś ją kupiłam, potem kupiłam kredkę z Anastazji. Ta z Anastazji była super, ale została mi teraz ta z Benefitu. No co? No nie zmarnuję jej, no używam jej. Jest całkiem w porządku. Troszkę to sobie końcówkę uzupełnię, troszkę począteczek. No i jazda. Potem to trzeba jeszcze mydełkiem z firmy Lash Brown wyciągnąć jakoś do góry, wiecie, żeby był taki... rozczapisz po prostu i tak właśnie to robię. Tak wiecie, żeby całkiem naturalny to był efekt, no ale nadal widać, że te brwi są pomalowane, co nie? Ale takie troszkę sobie wyciągam, po prostu jakoś ustawiam. Koniec makijażu. To nie ma być długi makijaż, to ma być szybki makijaż. Teraz już sobie idę do mojego pokoju, gdzie muszę się psiknąć jakimiś perfumami. Tutaj akurat wybrałam paryskie perfumy. Bardzo je lubię, ostatnio w większości przypadków używam po prostu je i zazwyczaj sobie te perfumy, którymi się tu psiknęłam, po prostu wrzucam do torebki i sobie je używam w trakcie dnia. Schodzę teraz na dół już z torebką, z wszystkimi rzeczami. Tu na stole możecie zobaczyć puzzle, bo Klara ma po prostu fazę na składanie puzzli. Zostawiam torebkę na schodach i idę do kuchni zjeść śniadanko. Tak jak mówiłam, ja wstaję wcześniej, mam dużo czasu, więc na spokojnie mam dużo czasu, żeby sobie zrobić moją pyszną jajeczniczkę. Fun fact jest taki, że kiedyś bardzo nie lubiłam jajecznicy, a potem nie miałam co zjeść, a miałam bardzo dużo pomidorków od dziadka, więc sobie skroiłam pomidorki, dodałam do jajecznicy i dodałam jeszcze trochę oliwek i tak pokochałam jajecznicę z pomidorkami i z oliwkami. Bardzo polecam mój przepis, top. Wrzucam trzy jajeczka. Trzy, tak, proszę bardzo. Trzeba się tutaj najeść. Śniadanie to bardzo ważne, posiłek dnia. Roztrzepujemy to mocno z pieprzem i solą. Bardzo trzeba dobrze roztrzepać, to ma bardzo duży wpływ na naszą jajeczniczkę. No i później na masełku, prawda, pyszotka. Kroimy pomidorki, tu mówiłam pomidorki od dziadka, czerwone pomidorki, zielone pomidorki, nie wiem czemu te zielone nie były dobre wcale, ale już nie miałam innych, i cherry pomidorki, to jest ważne. Oliwki, są ludzie, którzy lubią oliwki, są ludzie, którzy nie lubią oliwek, ja jestem z tych zdecydowanie co lubią, uwielbiam oliwki. A jak byłam młodsza, to potrafiłam wziąć swoich oliwek i zjeść po prostu całe widelcem. Koniec. Wlewam jajko, wlewam pomidorki, prędzej wsypuję pomidorki i oliwki. A ja po prostu tu siedzę i gadam wam, co widzę na tym rysunku. To każdy mógłby dorobić mi ten dźwięk chyba. No ale dobra, chyba tak się robi. To też tak zrobię. Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj przesmażyłam tą jajecznicę. Możecie ocenić, ale ja nie jestem jeszcze dobra w smażeniu jajecznicy, bo nie wiem, może z 5 razy zrobiłam jajecznicę właśnie tą, bo mi posmakowała. Tutaj zauważyłam, że czemu ten gaz się nadal pali? Ja mogłam go już wyłączyć i dopiero wtedy wyjmować. No ale dobra, jakaś głupota. Sprzątamy po sobie, nie ma sprzątaczki w domu, trzeba posprzątać. Pamiętajcie o tym, pomagajcie swoim rodzicom. I tutaj, gdy moja mama pracuje zdalnie, to ma tutaj swój pokój, gdzie pracuje. I ja tutaj przychodzę do niej sobie zjeść śniadanko. Zobaczcie, mam tutaj nawet taki kawałek sowki. Mogę sobie usiąść, ja jem, gadam z pełną buzią, ale to jest rozmowa pomiędzy mną a moją mamą, także nie oceniajcie mnie, okej? Więc widzicie, jem tutaj, jakbym pierwszy raz jedzenie widziała na oczy. Ale rozmawiam sobie z moją mamą, gadka, co było wczoraj, co będzie dzisiaj, co będzie jutro. No i tutaj jeszcze mizianko z kotkiem, Bella potrzebuje bardzo dużo miłości, bo ma chore oczko. A następnie no kotki też muszą zjeść śniadanko, prawda? Co ja sobie myślę, że sama zjadą śniadanko, kotom nie dam? Nie, koty też muszą dostać śniadanko, ich ulubiona mokra karma, jak widzicie tutaj przybiegli, także szok. Joker tutaj musi poczekać, bo Bella dostała pierwsza, ale on się nie przejmuje, w tym czasie umyje Belli tutaj ucho, proszę bardzo. A ja chyba myślałam, że Joker wyjada Belli, więc o, głowa przekręcona. No i dokładam im tam jeszcze tego jedzenia, oni się jak zwykle rzucili szybko. Nieważne, czy robię to na blacie, to mi się na blady rzucą, na ręce, po prostu do jedzenia. Teraz już, gdy śniadanie mam zjedzone, to wiecie, co mogę zrobić? Mogę sobie usteczka domalować. Jak już się maluję, pomalowany tam brwi, wiecie, twarz, no to te usta też trzeba domalować. Torebkę już odstawiamy pod drzwi, żeby ona już była blisko wyjścia. Tam widać Klarę kapciuszki.
I teraz mam czas jeszcze na nagrywanie TikToków. To jest w ogóle coś po prostu super, co wymyśliłam w mojej nowej rutynie porannej, bo po prostu zaoszczędzamy sobie czas wieczorem, a poza tym rano lepiej wyglądam. Potem po szkole wyglądam jak jakaś wypłoszała kura, a tu jeszcze jakoś wyglądam, prawda? Więc te TikToki sobie nagrywam, jakiś tam dźwięk mam wybrany. No i lecimy, jazda, potem mam content na TikTok, więc możecie też tam mnie obserwować. Tu już idę do przedpokoju, ubieram płaszczyk, wiadomo, jesieniara. Ściągam moje bambosze i zakładam buty. Niezmiennie te Nike Force. No, po prostu już widać, że są tutaj przemęczone przez życie. Mam dużo czasu jeszcze, więc proszę bardzo, sesja w lustrze. Gdy mam jakiś fajny outfitik, to wiecie, zrobię sobie jakąś fotkę, wrzucę na Insta Stories, też możecie mnie obserwować. Tutaj dresie, żegnam się z dziewczynami, które w domu są jeszcze. Zamykam drzwi na klucz i wychodzę. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!